Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Słuchajcie, mamy dzisiaj misję taką, aczkolwiek ponieważ potrzebuję ściąć tą trzcinę i to jest koniec odcinka. Nie, żartuję oczywiście. Ogólnie chodzi o to, że potrzebuję. No, pomyślałem, że fajnie by było zyskać wszystkie kolory shulkerboxów. Na obecną chwilę mam ich 5. I to jest to czerwony, jest to żółty, jest to fioletowy, czy tam purpurowy, czarny i brązowy. Potrzebuję mi jeszcze 11 bodajże kolorów, bo jest 16, mam tutaj otwarzone, to jest 16. Na pewno potrzebuję białego, szarego, pomarańczowego, cyjanowego, różowego, magenta, jasny, niebieski, chociaż nie, niebieski ja mam chyba w tym, gdzieś nie miałem niebieskiego. Endzie, on tam przypadkiem nie został, czy ja go może nie wziąłem, czy coś, może być tak ewentualnie taka opcja, bo tak mi się coś kojarzy, że niebieski już miałem też shulker box, czy ja miałem niebieski shulker box, niebieski shulker, niebieski. Nie widzę go tutaj, więc możliwe, że go nie miałem, ale jeszcze idziemy sprawdzić to do endu oczywiście. I przeniesiemy sobie dzisiaj troszeczkę rzeczy tutaj na placyk, żeby one już były sobie fajnie przeniesione. Będę mógł sobie, czy to na odcinku, czy poza odcinkiem, ogarnąć sobie już powiedzmy powoli magazyn, bo po prostu troszeczkę trzeba go, prawda, wykopać. On nie może być tak od razu zrobiony z niczego, bo tam nie mam wystarczającej ilości miejsca, żeby po prostu ten magazyn był zrobiony, więc musicie mi wybaczyć. Dobra. Hop-siup. I kurde, wiecie co, nawet teraz nie pamiętam, czy czytałem komentarz, czy jakikolwiek był komentarz odnośnie tych słupów. Bo wiem, że wstawiałem ten odcinek wczoraj i niby czytałem te komentarze, ale kuźwa nie pamiętam, żeby było coś odnośnie słupów. Bo było oczywiście, o Jezus Maria, było oczywiście pierdzieliard komentarzy typu pierwszy i tak dalej, których w ogóle staram się, no omijam je po prostu wszystkie, bo są bezsensownymi komentarzami, nie lubię ich, więc no tak to po prostu wygląda. A się zobaczę teraz nawet na odcinku, czy może ewentualnie, nie, prawda, coś tam pisaliście. Nie, bo to było, a tak, no czemu nie było wczoraj odcinka, bla bla bla, czy live będzie i w ogóle, bla bla bla, czy byłem w podwodnej świątyni, no to wszystko to czytałem, ale nie było nic, były masę komentarzy odnośnie dyń, to na pewno. No i koźwa, no i nie było nic na temat tego, także no, możesz nie przeklinać. Gdzie ja ci kuźwa przeklinałem kiedykolwiek? Jeżeli kuźwa uważasz za przekleństwo, to jesteś kurde słaby w ogóle i dziwny i nie wiem co jeszcze. Jak to kuźwa nie jest nic złego. Dobra, co ja miałem zrobić? Sprawdzić, czy tu nie ma shulkerboxa, bo mi się kojarzyło, że tu jest niebieski shulkerbox tutaj w endzie, bo ja gdzieś go chyba ostatnio nawet widziałem. Tak mnie się... O właśnie, jest tutaj, dobrze mówiłem, że tu jest niebieski. Nie wiem, czy to jest jasno niebieski, czy po prostu niebieski. Wydaje mi się, że to jest niebieski. Blue, nie, light blue shulker box, dobra, bo tutaj na szczęście jest podpisane po ID powiedzmy, więc spoko. To nie ma z tym problemu. To jest śmieszne, że tu jest NBT1 tag i tu też jest NBT1 tag, ale nie rozumiem o co chodzi. Tu jest po dwójce i nie rozumiem. Dobra, czy mamy coś tutaj ciekawego? Tu mamy dużo lodu, to też będzie trzeba przenieść. Tu jakiś pierdoł, ale też się będzie trzeba przenieść. Na razie jeszcze je zostawię. Tutaj kurde widzę, chorusy rozwijają się jak kurde chwasty po deszczu albo coś w tym stylu. Tak więc nie wiem jak to będzie z tym wieżami, ale wydaje mi się, że i tak to zrobię tak jak miałem to zrobić. Będzie trzeba tylko po prostu posprawdzać, czy faktycznie są tutaj one wszystkie równe, więc możliwe, że się zajmiemy tym po prostu w następnym odcinku. W tym odcinku się troszeczkę ogarniamy z magazynem. Zapomniałem, że tutaj mam teraz łóżko i tak się zdziwiłem przez chwilę, takie, gdzie ja kuźwa jestem w ogóle, nie? Także sobie to wszystko ładnie ogarnę. Na pewno muszę tak, tutaj mi się cały czas przepala szkło, bo ja tutaj nie zostawiłem właśnie sobie okna gry niestety, więc to się nie znaczy wszystko przepala się w dalszym ciągu. Potrzebuję na pewno zrobić, mam 22 skrzynie, więc to jest idealnie, potrzebuję jeszcze 11 raz, 2, 3, 4, 5, nie, 10, więc mam tutaj 10 skrzyń i teraz shulker w ender chestie, który ender chest jest tam. Wee.
Nie. Tu jest Ender Chest? Gdzie ja dałem Ender Chesta, ty? O kurde. Nie pamiętam. A może on jest po prostu w skrzyni? Chyba jest po prostu w skrzyni, a mi się kojarzyło, że ja tutaj zostawiłem do Ender Chesta na górze. Kurde, nie wiem, muszę sprawdzić, bo nie pamiętam, powiem wam szczerze. Czy on gdzieś tutaj jest? Gdzieś go tu... O, tu jest, dobra. To sobie go tutaj pierdutnę. I teraz tak, tutaj mamy Shulker Shell'e i akurat na 10 na spokojnie mi starczy, tak więc możemy sobie śmiało tutaj zrobić 10 i 10. Okej. Resztę oczywiście sobie schowamy. I teraz w ogóle, dlaczego chcę zrobić te kolorowe Shulker Boxy? A tak sobie pomyślałem, że czemu by nie było tego Shulker Boxa, zawsze by mogło tam być te wszystkie, prawda, nie pamiętam tylko jak się dokładnie robiło te kolory w ogóle. W sensie, czekajcie, bo jak chciałem zrobić jakiś kolor Shulker Boxa, to wystarczy, że dałem Shulker Boxa i kolor, tak? Tak, dobra. Więc to już jest zagadka rozwiązana, bo już nie pamiętam oczywiście. Zielonego nie mam Shulker Boxa, więc sobie go od razu można jak najbardziej zrobić. Dzisiaj ogólnie kolekcjonujemy wszystkie kolory Shulker Boxu, takie coś w stylu złapie wszystkie, nie? Dobra, więc jest zielony. Nie mam zwykłego niebieskiego, ale to nie ma problemu, bo mam, prawda, tutaj lapis lazuli, proszę, mamy blue, mamy light blue, elegancko, co tu jeszcze z tego by potrzeba, mamy czerwony, to przydałby się jego pokrewieństwo, czyli różowy, ale tu jeszcze widzę ogólnie, nie, myślałem, że to jest szary barwnik, a to nie jest szary barwnik, czy ja mam jakiś szary barwnik? Czy ja nie mam szarego barwnika? Ewentualnie chyba nie mam, tak mi się wydaje. Tu jest brązowy. Białego tutaj nie ma. Tu jest w sumie kość, więc tu można by było biały. Chyba że gdzieś tu jest mączka kostna już. To jakby dodatkowo nie musiał przerabiać. Halo, nie widzę nic. Tu jest mączka kostna, właśnie, o dobra. O, i tu jest light grey, dobra. Jeszcze czarną gdzieś miałem, na 100% miałem czarny barwnik, bo mi się wydaje, że gdzieś mi mignął tutaj. Tylko teraz nie pamiętam dokładnie w której skrzyni. Właśnie dlatego potrzebuję mieć ten magazyn, bo się nie mogę odnaleźć ze swoimi przedmiotami. Mi się wydaje na przykład, że nie mam różnych rzeczy, a mam. Nie, żółty już mam, to nie potrzebuję. Czekajcie. Czarny. Mi się wydaje, że gdzieś czarny barwnik widziałem. Tak jestem na prawie na 100%. Prawie na 100% pewien, goddammit. Znaczy to raczej bym widział, bo to jednak jakoś się chyba rzuca w oczy. A może już nie ma, może mi się wydawało, że mam. Kurde. Dobra, to będzie trzeba ewentualnie po niego pójść. Nie, byłem pewny, że mam, ale ewidentnie no jednak... A nie, jest, dobrze mówiłem, no właśnie, jest, tutaj nie zaglądałem. Dobra, light blue już mam, to nie potrzebuję, niebieski już mam. Będzie czarny, jasno szary i biały. Co tu jeszcze jakiś... Dobra, na razie nie mam. Dobra, i tak więc zrobimy sobie tych kilka jeszcze tutaj, prawda? Tutaj będzie biały. O, biały ogólnie fajnie wygląda, Shulker Box, tak fajnie mi się wydaje. Potem sobie tak poustawiamy to jakoś, mam nadzieję, w kolejności i będzie, powiedzmy, takie pomieszczonko w magazynie, myślę, właśnie z Shulker Boxami, czy to na wyprawę, żeby sobie wziąć, czy coś tam innego, jakoś się sklasyfikuje, tak? Tu będzie pod kątem na przykład redstone'a, żółty to będzie złoto, biały mógłby być żelazo, niebieski mógłby być diaksy i wtedy na przykład wybrałbym sobie takie 4 Shulker Boxy, idziemy na taką mega długą wyprawę w ogóle, te Shulker Boxy, żeby mi nie zginęło nic, chowałbym sobie jeszcze do Ender Chesta, po prostu byłoby coś niesamowicie fajnego. Dobra, mam białego, teraz jeszcze dajmy sobie tak, mamy czarny, nie, czarnego już mam, po co mi ten, po co ja czarnego barwnika szukam, jak już mam czarny. I szary, mam jasno szary, ale zaraz, bo mogę sobie zrobić z tego szary po prostu. Więc to nie jest aż takie głupie. O, grey po prostu, dobra. Robimy sobie szarego Shulker Boxa i jasno szarego Shulker Boxa. Albo jasno szary do żelaza by był. Czy biały bardziej. W sumie to bardzo podobnie wygląda, ale myślę, że biały bardziej jakoś tak bym chciał chyba mieć do żelaza. Dobra, więc teraz tak. Nie wiem jak to po kolei kolory są, ale powiedzmy, żeby tak, jest... Jest jasny, szary, znaczy biały, szary, tu jest szary po prostu i tu jest czarny. I to by były te 4 odcienie.
Te barwniki trzeba pochować. Chociaż biały nie, bo jeszcze jak będę chciał rozrobić za jakiś kolor, to ten. Tu jeszcze czerwony, powinien być jeszcze różowy. Tu. Tu będzie wtedy niebieski, jasno-niebieski, zielony. Jasno-zielony jeszcze by się przydał. Fuck! Odpaliłem fajerwerkę przez przypadek. Jasno-zielony, nie ma problemu. Mogę sobie go zrobić jak najbardziej. Dobra. Robimy sobie jasno-zielonego shulkerboxa. Jakiś świecący zielony, taki radioaktywny prawie. Dobra. Potrzebuję jeszcze tak, magenty. Purpurę mam, ale magenty nie mam i potrzebuję. A nie pamiętam, to się chyba z zielonego i niebieskiego robiło. Wiecie, że ja dawno się kolorami nie bawiłem? Nawet nie pamiętam, ale chyba tak. Nie, bo cyjan też nie ma, no właśnie, no to cyjan jeszcze potrzebuje, to dobrze, że w sumie to zrobiłem. Cyjan, czyli to będzie blue, cyjan, light blue na przykład, tak sobie odcienie tutaj dam, nieważne. Tu jest jasno-zielony. Jeszcze mówię, mam purpurowy, brakuje mi, tu mam jeszcze brązowy, tak, to będzie koło tego na przykład, o. Tu będzie to, tu sobie przesunę to. Nie wiem po co tak to układam sobie w ekwipunku, ale tak po prostu chcę. Tutaj tu będzie jeszcze różowy. I jeszcze mam purpurowy. I potrzebuję jeszcze magenta. Jak się robią magentę? Potrzebowałbym fioletowego, a fioletowy się robiło, no Luivi, nie wiem jak. Ale może się uda stworzyć z moich tutaj, jakbym połączył niebieski z czarnym. No. Niebieski z cyjanem, no. Niebieski z tym, no to jest po prostu taki. A jakbym połączył ten z tym, albo ten z cyjanem, albo kurna, czekaj, jak się robiło ten? Ty, a może ja tu sobie zobaczę na mojej podpowiedzi tutaj, czekaj. Bo to jest, o, magenta, nie mogę tego kliknąć, halo. Magenta. Halo. Gdzie jest magenta? Tu jest magenta. Żeby ogarnąć, jak się robi barwnik. Tu jest kuźwa historia, kiedy to dodali. Co mnie to interesuje? Ja chcę wiedzieć, jak magentę zrobić, prawda, ten, no, kolor. Magenta wool, bla, bla, bla. I w ogóle. Jakby wejść w barwniki. Crafting data, usage. Bo ja wszedłem w zielony teraz barwnik i teraz mi pokazuje tylko i wyłącznie zielony barwnik. Gadem, o tu będzie. Czekaj. Mam prawie to. Purple. Magenta jest tutaj. Jak się robi magentę? Gaddemet. Z purpury i z różowego robi się magentę. A tu w ogóle co to jest? Lol. Czekajcie, jeden lapis, jeden bone meal i dwa czerwone i wtedy też się magenta robi. Też ciekawe. Albo jasny, różowy, czerwony i niebieski też się magenta robi. Dobre, czekaj, to ja sobie zobaczę w ten sposób. Czemu by nie, czekaj. Czyli niebieski, czerwony i różowy. Nie mam akurat chyba czerwonych. W sensie ani kwiatków, ani nic. Tak mi się coś kojarzy. Jeszcze zaraz kichnę. Oła, mój nos. Oła. Tak mi się chciał kichnąć i tak jakoś mi się zahamowało, że takie kucie przeszło w nosie. Nie wiem, na pewno ogarniacie, o co chodzi. Dobra, więc muszę na pewno sobie ogarnąć jeden biały. Gdzie ja to kuźwa wrzuciłem? Tu jest, nieważne. Mam w wielu miejscach. Czyli biały taki i jeszcze jakby różowy i czerwony będę potrzebował. Czy ja tu mam gdzieś czerwone kwiatki? Jest noc, nieważne. Robimy nocną wyprawę po barwniki, bo to jest bardzo ważna rzecz teraz. Dla mnie bardzo ważna, muszę to kuźwa mieć. Czy ja tu gdzieś czerwonych kwiatków nie widziałem? No to jest pytanie. Żółty jakiś tutaj był. Czerwony kwiatek. Tam są jakieś białe, żółte. Tu jest creeper, a to czerwone oczy pająka widziałem, bo już myślałem przez chwilę, że to czerwony kwiatek, ale to czerwone oczy pająka, nieważne. Tutaj to jest z góry creeper, fuck my life. Muszę spierdzielać, w dupę se wsać tą strzałę, kurde. Mam to, dobra, uciekam. Nie szczelisz mnie, luju. Wracam do domu. Dobra, mam czerwonego kwiatka. Było troszkę niebezpiecznie przez chwilę, ale już jest okej.
To teraz sobie będę mógł zrobić jeszcze magentę, mam od razu czerwone, nie, czerwone już mam, to nieważne, ale różowe od razu sobie będę mógł zrobić, także spoczko. Z tego mamy dwa czerwone. Z tego jednego czerwonego robimy sobie różowego. A nie, to mi zabraknie jeszcze jednego, a nie, bo mam dwa różowe, dobrze. To jeden będzie różowy na różowy, jest tutaj. I teraz to i czerwony. Jest magenta, okej, fajnie, czyli można w ten sposób też to pozyskać. I teraz robimy sobie tak, i robimy sobie tak, i mamy magentę. Magenta, purple, i co jeszcze? No tu mam jeszcze żółty i ten, to chyba wszystkie już. Nie wiem, jak to sobie ułożyć po kolei, ale czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na czternaście, piętnaście. Jeszcze mi jakiegoś koloru brakuje. Tylko za luja teraz nie wiem jakiego. O kurde. Bo było 16, z tego co pamiętam, kolorów wełny. Czekajcie, ja sobie cofnę tutaj. Cofnę. Cofnę se, to powiedziałem. Pomarańczowego nie mam. To już widzę, że nie mam pomarańczowego. Bo gdzieś mi tam mignęło, że pomarańczowy. Czyli potrzebuję żółty i czerwony. Jak się kuźmo... Możecie się ze mnie śmiać, ale naprawdę powiem wam, że mam nie lada problem, jak chcę sobie przypomnieć, jak się dane kolory tworzą. Naprawdę, to się wydaje niby proste, ale dla mnie to w tym momencie nie jest. Mam żółte, to nieważne, to już będzie żółty. Żółty i czerwony się robiło pomarańczowy, to jestem praktycznie pewny, tylko muszę znowu się udać w niebezpieczne zakątki, tam było dużo tych kwiatków czerwonych. Uii! Muszę sobie tak rzucić perłą. Mam nadzieję, że na creepera nie wejdę, okej. Okay. Tu gdzieś były, o tak, mamy tutaj, tu jest znowu ten creeperek. Nie! A, bo ja mam dźwięki wyłączone, dlatego ja nie słyszałem jego syczenia. Mi się dziwiło, dziwiłem się, że nie słyszałem jego syczenia. No i znowu żeś burdelu narobił, ty. Luju, muszę to kuźwa zalepić. Bo jest brzydko. Okej. Okay. Dobra, mamy troszkę tych czerwonych, tu łączymy czerwony i jest pomarańczowy, elegancko, i teraz pomarańczowy, łączymy sobie tutaj z tym, o, i mamy orange, i teraz mamy wszystkie kolory, jakie miały być, tutaj, o, proszę bardzo, nawet prawie są poukładane w jakiejś tam, kurde, swojej kolejności, bez kitu, powiem wam, że było wiele o, daj, mam czerwony, nie spierdzielaj, creeper, spierdzielaj, o, sztylu, już chciał wybuchnąć. Powiem wam, że było trudniej niż się spodziewałem zdobyć te wszystkie kolory, bo dobrze, że już miałem dużo tych barwników i w ogóle, ale niektóre kolory naprawdę, gdyby nie to, że sobie sprawdziłem, no magenta to w życiu bym sobie nie zgadnie, bo nigdy chyba nie robiłem tego barwnika tak na dobrą sprawę. Jak grom w Minecrafta, tak nie robiłem, dobra. Tak więc mając to wszystko, to sobie jeszcze schowam tylko te, fajnie to wygląda, fajnie. Teraz by trzeba było tylko je sobie jeszcze... opróżnić, chociaż one są chyba puste. Brązowy plecak zagłady też jest opróżniony. Red. Ten jest jakiś tutaj zapełniony netherrackiem i czarną wełną, dobra. Ja sobie wrzucę wszystko w jedną tą. Dobra, co tu jeszcze? Te są nowe, to nie. Tutaj pierwszy ma coś w sobie. A, redstone, jakieś książki, jabłka, dobra. To się powrzuca wszystko. Czy coś jeszcze tutaj jest? Tu mam jeszcze purpurowy, jest tam coś i w niebieskim jest coś. Dobra. Gdzie jest ten purpurowy? Tutaj. A, bo tu jest dużo tych, no właśnie, endereperów, bo przecież mam ich od luja. Jeszcze więcej. Ja chyba sobie zrobię nawet tutaj w tym normalnym świecie jeszcze magazyn na endereperów, bo normalnie tam ten w endzie to mi nie starczy, nie? Mam po prostu zapas enderperu do końca życia, nie? I tutaj co mamy? To, okej, okay, to sobie to podrzucamy. I w tym momencie mam chyba wszystkie shulker boxy puste. Te są puste. Dobra. Cyku. I teraz powiedzmy sobie je tak ustawimy na razie tutaj gdzieś na dworze, może nawet. Tak, żeby po prostu sobie zobaczyć, jak one wszystkie razem w rządku ładnie wyglądają, czemu by nie. To tak, teraz tak, najpierw będzie tak, biały. A się, tak, tu sobie postawię, tak, będzie biały, będzie szary, będzie ciemno-szary,
Będzie czarny, będzie brązowy i będzie teraz pomarańczowy i będzie teraz żółty, bo tak se kuźwa postanowiłem. I teraz będzie czerwony i będzie różowy i teraz będzie purpurowy i będzie magenta. Te niektóre kolory są takie wyraźniejsze, takie, nie? I teraz będzie, kurde, blue i cyjan. I teraz będzie green i light gray lime, nieważne, ale fajnie to wygląda. Takie tęczowe, normalnie, kurde, shulker box, elegancko. I teraz sobie mogę, kurde, poskakiwać na jego prawe play. Mogę je też bokiem ustawić, one jak będą na ścianie, to będą prawdopodobnie bokiem, tak żeby sobie fajnie wyglądały. I wtedy tak, taki będzie tęczowy, prawda, wzorek. I ewentualnie jeszcze jedną taką serię, powiedzmy sobie, zrobię tych shulker boxów, ewentualnie z jakiegoś jednego, w sensie, mówię, białe, bardzo fajnie by mi wyglądały. Ewentualnie, jak miał na tyle dużo shulker boxów, można by było ogarnąć coś takiego, że w każdym, teoretycznie, takim przedziale w magazynie, bo tak chcę to zrobić, stałoby kilka takich shulker boxów danego koloru. Czyli na przykład, jeżeli byłoby to pod kątem węgla, no to wiadomo, by były czarne. Jeżeli pod kątem redstone'a, czerwone. Pod kątem żelaza, białe. Pod kątem złota, żółte. I tak dalej, i tak dalej. Diamenty oczywiście, tam myślę, chyba, że jasno-niebieskie zamiast niebieskiego, a ewentualnie cyjan. I na takiej zasadzie myślę, że to mogłoby bardzo fajnie działać. Ale to jeszcze będę musiał ogarnąć. Dobra, następną rzeczą, jaką musimy zrobić, to wstawienie maksymalnej ilości skrzynek na dworze, o ile w ogóle ich będę miał na tyle. Czyli to już są wszystkie, które gdzieś tu mam w skrzyniach, bo mi się wydawało, że gdzieś te skrzynki jeszcze tutaj mam. Bo cały czas gdzieś tam dorabiałem i nie miałem co z nimi robić. A może i nie? A nie wiem. A nie wiem sam. Dobra, możliwe, że już nie wiem, nieważne na razie, ale tak czy siak sobie po prostu to trzeba wszystko na dwór dać. I to będzie tutaj normalnie sobie stało, pyku, 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 pyk. No i tak trochę nierówno, dobra, nieważne, ale tu będzie jeszcze drugi poziom i trzeci poziom, bo to wszystko trzeba po prostu przenieść. I teraz na przykład schowam sobie do tego shulker boxa te swoje pierdółki tutaj na razie, także mieć pusty ekwipunek. I trzeba, prawda, zacząć przenosić to wszystko. Nie będę tego jeszcze w żaden sposób segregował po prostu. Na razie tylko i wyłącznie po prostu przenoszę rzeczy, tak? Czyli rozwalam po prostu jedną skrzynkę. Cyk, przenoszę, wziąłem wszystko chyba, dobra. Jeszcze trochę mogę tego wziąć tutaj, dobra. I przenosimy po prostu, na takiej zasadzie. Ja na razie nie będę w żaden sposób tego segregował. To nie, to akurat mogę... Dobra, jest tu skrzyneczka, będzie kolejna na ten. No wreszcie trzeba po prostu to zrobić, bo naprawdę już mamy 60 ileś odcinków tutaj, czy tam 60, czy 70, teraz nie wiem, 60. Nawet nie pamiętam po prostu, jaki odcinek tak na dobrą sprawę mamy, ale po prostu trzeba by było w końcu zabrać się za ten magazyn, bo normalnie ile można mieć taki syf w tych skrzynkach, no jednak. Jednak nawet, że to jest Minecraft, to jednak wymaga, żeby, kurde, było to jakoś uporządkowane, prawda, lepiej. Dobra, wszystkiego oczywiście teraz nie zbiorę. Okej. Okay. Zaraz po was wrócę. Czy tutaj, co te, kuźwa, te emeraldy się tak densują, tak? Dobra, zadam jeszcze jedną, tu zadam jeszcze jedną i wrzucamy wszystko po kolei, po prostu jak leci, elegancko, teraz kolejne, ble, 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 ble. Dobra, wracamy z powrotem po resztę. Teraz to ja będę miał syf, ale na szczęście mówię, ja sobie naprawdę maksymalnie szybko już tu będę ogarniał ten magazyn, dzięki czemu nie będzie to jakoś mi strasznie utrudniało życia, że po prostu tutaj będę miał jeszcze większy syf teraz w tych skrzynkach. Także to na spokojnie, gdzie są skrzyneczki, tu są skrzyneczki. Weź skrzyneczki, dziękuję. Damy sobie tutaj elegancko skrzyneczki, tu już nie ma miejsca, tu jeszcze jest miejsce, cyku, 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 cyku. I będzie przynajmniej tam pusto, potem się, jak się przepali wszystkie, całe szkło, tak jak mówiłem, rozwalam tą przepalarkę, te farmy moje i tu wszystko będzie trzeba ponosić. Dobra, dopiero pierwszy poziom, Jezus Maria, ile tu jest tych skrzyń? No troszkę ich jest, no nie powiem, ale jeżeli to zrobię od razu na odcinku, to będę miał to, kurde, z głowy. Na później, nie? Wiecie, o co chodzi.
Chodź tu, no. Na. I poszło. Skrzyneczki tutaj, dobra. I przenosimy znowuż po raz kolejny. No jest trochę latania, nie powiem. Potem będzie na pewno... Oj. Potem będzie na pewno trochę latania w drugą stronę. Coś mi to nie podniosło, bo ja chyba nie miałem tego w ekwipunku. Nieważne. Najpierw te dolne, potem te górne. To nie ma znaczenia w sumie najmniejszego, ale... Ale tak, żebym wiedział mniej więcej, w których skrzynkach coś już jest, żeby dodatkowo nie zaglądać. Ja tutaj złoto wyciągnąłem, dokładnie, dobra. Jeszcze troszeczkę, moi drodzy, jeszcze troszeczkę. Już bardzo niedługo nam brakuje, niedużo. Tu trzeba, prawda, rozwalić. Tu będzie coraz trudniej, bo tutaj te wszystkie skrzynki są zapełnione na maksa, więc tutaj minimum po dwa turnusy trzeba, kurde, odwalić. O, właśnie, tu szczególnie, że jest dużo stone'a. Będzie kolejna podwójna skrzyneczka tutaj, dobra. I tutaj idziemy do niej, czy to tu już nie, tu jeszcze można dać, dobra. Pyk, dobra. Teraz tutaj, do tej, pyku, na patyku. Okej. No mówię, jest trochę tych przedmiotów, się nazbierało i potrzeba było je zbierać i w ogóle, także no trochę ich jest i tych lepszych, i tych gorszych, i tych bardziej śmieciowych i w ogóle, nie? Dobra, jeszcze tu sobie mogę to rozwalić. Okej. Skrzyneczka tutaj, elegancko, dobra. I znowu, prawda, idziemy tutaj. Trochę was męczę dzisiaj, ale to wszystko w dobrej wierze, żebyście widzieli, co ja tutaj robię. Ja już kiedyś wam mówiłem, czy obiecałem, czy coś, że będę po prostu wrzucał maksymalnie wszystko, co robię tutaj po prostu na tym sejwie, czy buduję, czy podróżuję w ogóle, żebyście po prostu byli cały czas ze mną po prostu, tak? Żebyście to wszystko widzieli, a nie, że o, dobra, tu zrobiłem to, dobra, elo. A jak coś to zrobił, kiedy żeś to zrobił w ogóle, to już inna sprawa, nie? Dlatego po prostu robię to teraz tak, żebyście wszystko fajnie widzieli, ze mną normalnie tutaj zwiedzali, podróżowali i w ogóle. Mam skrzynki, dobra. No jest trochę tych przedmiotów, nie powiem, dopiero połowa magazynu poszła prawie, a tu jeszcze, kurde, jest odluja skrzynek w ogóle. Trzeba tutaj zapełnić tą skrzynkę od razu. Na szczęście tutaj nie powinno mi się żadne dziadostwo zrespić, bo normalnie jakby się zrespiło i by mi tutaj chciało rozdupić moje skrzyneczki, no to normalnie no gościa bym chyba poskładał tutaj, nie? No to nie dałbym rady. Także trzeba uważać ogólnie, żeby to jakiś creeper bum nie przyszedł, bo normalnie będzie lipa. Dobra, wszystkie chyba na dole są już zapełnione, o ile się nie mylę. Tu jest, nie, tu jeszcze nie jest zapełnione i tu jeszcze nie będzie. Dobra, to tu sobie jeszcze tą wypełnimy. No jest tego od ciula, jak ma być szczery. Dopiero jak to faktycznie się gdzieś przenosi, a jeszcze jak zacznę to, kurde, segregować, dopiero wtedy się zauważa, ile tych przedmiotów w ogóle jest, nie? I muszę przemyśleć właśnie, ile tych skrzynek zrobić, jak podzielić ten magazyn, w ogóle. Trochę z tym roboty będzie, ale podejmę się tego, zrobię najfajniejszy magazyn ever i mam nadzieję, że będzie w miarę użyteczny, w sensie, że będę w stanie w miarę szybko coś tam w nim znaleźć i w miarę ogólnie na spokojnie się w nim luźno poruszać, bo taki ogólnie jest plan, żeby ten magazyn po prostu miał ręce i nogi, żeby łatwo się było w nim odnaleźć po prostu, tak? Dobra, na razie możemy schować tutaj sobie wszystkie, nawet chyba skrzynki też, bo powiedzmy mamy tu jeszcze trochę rządków, to myślę, że styknie jak coś, chociaż nie powiedziałbym, że tak naprawdę styknie, bo w sumie widzę, że jest zdecydowanie więcej tego. Cieku, dawaj, ale kurde, wciągnąłem to jak odkurzacz normalnie, nie, jeszcze tutaj jedną połówkę sobie zeżrym, dobra, już nie zjadłem. Tam się cały czas fajnie szkło przepala, więc to jest łączenie przyjemnego z pożytecznym, że tak powiem, nie, czyli, znaczy może niekoniecznie przyjemnego, ale po prostu przenoszę te przedmioty, tym samym cały czas sobie tutaj Minecraft chodzi i jest elegancko. I po prostu mi się to wszystko fajnie przepala, a potem mam nadzieję, że już pod koniec odcinka będzie to praktycznie całe przepalone, tak? Się ogólnie okaże, dobra, tutaj będzie troszeczkę już dużo przedmiotów. Tu praktycznie te wszystkie skrzynie są już tak zapełnione na maksa, więc tutaj ciężko coś z nimi więcej zrobić. Oj, nie stawiaj dirt, chciałem zobaczyć, ile jest tego. Dobra, jest trochę już, ale tu jeszcze kupę tych staków zostało. Dobra, tu jest zabronione, teraz idziemy tutaj, elegancko.
Co chwilę, kurde, muszę rękę poprawić, bo mi normalnie zjeżdża z podkładki. Nie wiem, co ja robię, żeby ona mi tak zjeżdża z tej podkładki. Czemu ją tak przesuwam do siebie? Dobra. Rozwalamy. Coraz bardziej pusto się tu robi. Normalnie... Aż dziwne, ale długo nam ten magazyn służył. Nie ma co, długo nam magazyn służył. Więc fajnie w końcu go się troszeczkę tak jakby pozbyć, nie? Bo jednak no... Swoje już, powiedzmy, swoją rolę spełnił, tak? Dzięki niemu się rozwinąłem tutaj bardziej na tym save'ie i w ogóle, a teraz pora iść naprzód, pora zrobić coś lepszego, większego i w ogóle i bardziej użytecznego. No, mówię, tu będzie wejście, wam mówię, tu będzie wielkie pomieszczenie. Tu jeszcze nie wiem, jak z tym rozwiążę, bo tu będę musiał zabudować, ale możliwe, że to będzie wyglądało jak taki, wiecie, jak taki kontener na przykład. Zabudowany po prostu jakoś tak z zewnątrz, będzie tak może dziwnie wyglądał. Chociaż on będzie zasłonięty po części też murem, więc nie będzie to jakoś, myślę, szpeciło strasznie tutaj save'a. W sensie tutaj tej placówki mojej najbliższej. A będzie to wszystko ładnie, myślę, stworzone. No zobaczymy oczywiście, jak mi to wyjdzie. No pomysł wstępny mam. Czy ten pomysł wypali, czy on będzie wyglądał na tyle dobrze, na ile bym chciał? Nie wiem. Mam nadzieję. Tak czy siak będziecie się o tym mogli przekonywać już bardzo niedługo. A, bo właśnie miałem mówić jedną rzecz. Możliwe, że dzisiaj live'ik będzie, bo tak sobie mniej więcej zaplanowałem. Jeżeli się dzisiaj czasowo wyrobię, to myślę, że będzie koło... najwcześniej koło 18 myślę będzie, bo na pewno wcześniej w domu mnie nie będzie. Nawet jeżeli będę wcześniej w domu, no to chcę mieć minimum te pół godziny, godzinę, żeby dojść do siebie, ogarnąć się i w ogóle. Więc ewentualnie, jeżeli live'ik będzie, to będzie najwcześniej koło godziny 18. To takie info dla ludzi, którzy ewentualnie oglądają do końca. Macie, kurde, info premium, można by tak powiedzieć. Bo osoby, które nie oglądają do końca, to się o tym na razie nie dowiedzą. Potem nagle tylko zobaczą, o, live, a nie wiedziałem, że będzie dzisiaj live. A, trzeba było oglądać odcinek, to byś, kurde, wiedział. Widzisz, no, także polecam. Dobra, czekajcie, tu. Tutaj jeszcze trochę. Trzeba dorobić kolejny tutaj, rządek, dobra. Tu trzeba po wszystko powrzucać. Już bardzo niedługo, już jesteśmy bliżej niż dalej przeniesienia tych wszystkich przedmiotów. Także nie jest najgorzej. Dobra, tutaj, teraz tutaj jeszcze na dole. Trochę zgłodniałem, teraz weź szukaj jedzenia, no, ehe. O, tu jeszcze nie zapełniona ta skrzynka, tu jest zapełniona na górze. O, jakie to zrobiłem, nie wiem. Jedzenie, szukaj jedzenia teraz. Shit. No i się zaczyna, no jeszcze nie przeniosłem wszystkich rzeczy, a już widzę, że będzie chaos. No o, widziałem tu kotlety, dobrze. Om nom 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 nom, om nom 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 nom. Dobra. Także nie przeniosłem wszystkich rzeczy tak, jakbym tutaj chciał. Dobra, tutaj już ostatnie dwie podwójne skrzynie. To jest prawie, że nic. To jest naprawdę już na ostatniej prostej po prostu, nie? Tu będzie trzeba, bo na pewno tam przenieść, tam nie będzie ani tego do alchemii, ani ten, bo tam będzie moje laboratorium, więc będę musiał to sobie tak tutaj ładnie wszystko ogarnąć, żeby to nie było w tym miejscu, tylko gdzieś tam indziej. Tu jest zapełnione, dobra. Tu jest zapełnione, tu jest niezapełnione i tu jest, teraz ma być zapełnione, dobra. Powiedzmy, że prawie wszystkie te skrzynie będą już zapełnione. Potem tylko zlokalizować, nie, moje rzeczy są na szczęście w shulkerboxie, więc je znajdę. Dobra, ostatnia dosyć taka obszerna skrzynia, w sensie dużo w niej przedmiotów jest. Okej, to będzie ostatni kurs prawie, znaczy ten jest przedostatni. Także będzie, wszystkie będą przedmioty przeniesione i teraz, bo mówię, zacznie się szukanie tego wszystkiego, potem jak będę chciał to wszystko segregować, zacznie się tym bardziej, powiedzmy, szukanie tego wszystkiego, jak ja to chcę zrobić i w ogóle. Tu jeszcze w ogóle nie, tu dobra. I ostatni w tym momencie kurs robimy. Wszystkie tutaj przedmioty elegancko, uwaga. Jeszcze tam przydałoby się tego zabrać. No tego, wiecie, Enderchesta. O, dobra. Teraz sobie tylko zabieram swoje rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj pochodynki, tu kotlety, albo na odwrót, nieważne, tutaj strzałeczka. To jest mój silk touchem, tak jest. Dobra, więc zabieramy sobie Enderchesta.
Chodź do mnie. Okej. Okay. Zabieramy sobie Ender Chesta, dajmy sobie Ender Chesta gdzieś tutaj, koło na przykład tego. O, i wtedy będzie równo i to mi się podoba. No i w tym momencie mamy wszystko tutaj przeniesione. Wszystkie skrzyneczki, wszystkie nasze przedmioty, które po prostu mam obecnie, są tutaj. Więc to jest bardzo w tym momencie drogie miejsce, że tak powiem, nie? No, pusty magazyn, nieważne, nieważne, nie? Tu będzie trzeba to, trzeba powoli się tego tutaj, prawda, pozbywać elegancko, dobra, tego się też będzie trzeba pozbyć, muszę znaleźć siekierę. Taki odcinek, taki pół na pół, wiecie, trzeba robić powoli te porządki, dlatego ja to tak po prostu robię w ten, a nie inny sposób, bo po prostu muszę to wszystko zrobić. Teraz znajdź kuźwa siekierę, no. Znajdź kuźwa siekierę, ona mi gdzieś tu wcześniej mignęła, ale teraz weź ją znajdź, o tu jest w ogóle pusty, tu jest siekiera, dobrze, na szczęście się udało znaleźć. Całkiem szybko. Przeglądam tylko 20 skrzyń, nieważne. No, trzeba tutaj się wszystkiego tego pozbyć. Okej. Okej. Tu nie będę tego w żaden sposób zabudowywał, bo możliwe, że to, ta przestrzeń nawet tutaj będzie jeszcze zajęta, bo w sumie no, ten magazyn ma być dosyć spory, tak? I ma być podzielony na różne tam sektory i niesektory. Mam nadzieję, że jakoś sobie na przykład przy wejściu będę mógł legendę zrobić, na przykład jakiś... chciałbym na przykład zrobić coś a la ścieżki z utwardzonej gliny na przykład i wtedy dana... powiedzmy jeden kolor gliny na przykład to by było jako główna ścieżka, inne tam kolory po prostu by były przy wejściu, które by tam symbolizowały, czy tam oznaczały jakiś tam konkretny przedmiot, konkretny przedział przedmiotów na przykład, czy wiecie, wchodzimy sobie, mamy legendę i na przykład, nie wiem, patrzymy na, szukamy żelaza, tak, patrzymy, że tu jest na teoretycznie jakimś tam białym czy coś tle, że jest żelazo, dobra, bla, 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 nie muszę na nic patrzeć, patrzę tylko na kolor, pyk, wbijam do pomieszczenia i mam tam żelazo i inne takie żelazne na przykład przedmioty, tak, żeby to jakoś ładnie ułożyć, możliwe, że to tak będzie zrobione. Tutaj cały czas się szkło jeszcze przepala, więc na razie to jeszcze będę musiał zostawić. Tu jeszcze gdzieś nie było zapewnionej skrzyni. Tutaj, dobra, to nie, kotlety sobie wezmę. O, dobra, wszystko wrzucone. Siekiera też może gdzieś tutaj pójść. I słuchajcie, to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam podobał. Tutaj sobie zrobiliśmy, prawda, tęczowe shulker boxy, takie ładne, kolorowe tutaj. Także będą one gdzieś tam też jakąś rolę specjalną pełnić. Na pewno będzie trzeba zrobić wyprawę niezłą do Endu po więcej ewentualnie shulker shellów, tak? Myślę, że z tym nie będzie problemu. Jeżeli będę miał dużo fajerwerek, to latanie po Endzie będzie easy peasy, kaszka z mleczkiem, bułka z ciasteczkiem i w ogóle. Więc tym się nie przejmujcie w żaden sposób. Tu sobie ten mur tylko będę musiał jak najszybciej dokończyć, żeby on po prostu był zrobiony. Wtedy zacznę się tutaj zajmować wnętrzem. Jak się tylko to wszystko przepali, będę mógł usunąć już wszystkie te bloki. Tutaj zacząć kopać, bo tak naprawdę to wszystko tutaj i część tutaj będzie przekopane. Możliwe, że tutaj jakoś jest wejście. Magazyn będzie w tą stronę, wiadomo, bo tu jest więcej przestrzeni. Ewentualnie, tak jak mówiłem, zabuduję to również z tej strony. Będzie taki blok, powiedzmy tutaj, no nie wiem, czy to tak będzie dobrze wyglądało, ale tak czy siak będzie tutaj magazyn, który myślę, że będzie fajnie tutaj mi spełniał rolę i będzie użyteczny i w ogóle. Tutaj ten korytarz będzie prowadził do Halisław, tak sobie wymyśliłem, którą też będę musiał zrobić. Tu akurat jak się kończy mniej więcej ten korytarz, już się taka pokaźna góra zaczyna, więc mam nadzieję, że ona jest na tyle duża, żebym mógł sobie tutaj spokojnie ogarnąć tą halę sław. Ten korytarzyk, wiadomo, będzie trzeba troszkę odpicować, zrobić jakieś takie fajniejsze wykończenia i w ogóle. I tu będą, tak jak to nawet chyba gdzieś na live tłumaczyłem, będą trzy chyba ściany, ewentualnie nawet cztery, w sensie cztery rzędy na przykład, czyli na przykład żelazne, złote, diamentowe i emeraldowe. Będą cztery takie rzędy, ewentualnie nawet jeszcze przedzielone jakimś tam czymś, filarem czy coś, i po prostu będą wszyscy, a przynajmniej taka większość donatorów po prostu, która gdzieś tam na live'ach pomagała i donatowała i w ogóle wspierała, więc pomyślałem, że faktycznie by było fajnie coś takiego
ogarnąć. Tym się pewnie będę zajmował bardziej na live, więc to na spokojnie, ale ewentualnie na odcinku, jakby ktoś nie widział, to po prostu gdzieś tam potem pokażę tą halę sław. Nie wiem, jak ona potem będzie funkcjonować, czy jakoś będę musiał na tyle zostawić miejsc jeszcze, żeby móc ewentualnie dopisywać ludzi do jakoś tam do listy, ale maksymalnie i tak będzie tam chyba 20 ników bodajże, bo tak jakoś tak patrzę, 20-22 coś takiego ników, które będą gdzieś tam podzielone na te kategorie od najmniejszych do największych, po prostu donatorów. No, dobra, teraz już tyle, no, na tyle, bo się nagadałem 40 minut odcinka, mam nadzieję, że wam się spodoba taki dłuższy odcineczek, wiem, że czasami lubicie dłuższy odcinek, więc łapka w górę, mam nadzieję, że będzie i to tyle. Widzimy się w następnym odcinku, codziennie o 13:30, nie zapomnijcie, trzymajcie się, no i cześć.